Szkoła przewijała się w wielu odcinkach Świata według Kiepskich. W dzisiejszym odcinku przypomnimy sobie, jak naukę przedstawiali nam bohaterowie tego serialu. Standardowo przypominam o łapka w górę i komentarzach, jeżeli materiały z tego serialu Ci się podobają. Zapraszam do oglądania. Cały odcinek pod tytułem Szkoła Życia był poświęcony nauce. Ferdek, Paździoch i Boczek nauczali m.in. Kalinowską czy Sochę różnych przedmiotów. Waldek był woźnym, a uczniowie byli delikatnie mówiąc niegrzeczni. W odcinku Wolność przez duże W Ferdek nauczał gości odwiedzających kamienicę sztuki nic nie robienia. Mimo nietypowej nazwy przedmiotu, Ferdek bardzo przyłożył się do zadania. Przygotowywał rysunki, akompaniament muzyczny oraz rekwizyty. Skończyło się to jednak tym, że sam Kiepski musiał przerwać swoją sztukę i pójść odśnieżać. W odcinku Bara Bara ukazała nam się swoista lekcja muzyki. Mariolka, która według Ferdka musiała zmienić swój styl życia, była nakłaniana do nauki gry na gitarze, czy też gry na flecie, z profesorem Benancjuszem Bazylim Motylem. Obydwa plany jednak nie wypaliły. Waldek tworzył swój własny wynalazek w odcinku Pic na wodę, nie wiedząc nawet, co robi. Odcinek był bardzo naukowy, przewijał się przez niego m.in. program telewizyjny z młodym chłopcem naukowcem oraz postać profesora. Może późniejszy wynalazek rodziny Kiepskich nie był aż taki naukowy, ale nie zmienia to faktu, że nauka to główny motyw tego odcinka. W tym materiale nie sposób nie wspomnieć o odcinku 129 pod tytułem Ostatni Cham. Czwórka bohaterów próbowała się odchamić, czytając wiele bardzo grubych książek, chodząc do teatru, słuchając muzyki klasycznej, aż na samym końcu zdać test z poznanej przez ten czas wiedzy. W odcinku Jak ten czas leci, Ferdek wykuwał chemię na blachę tylko po to, aby dołączyć do sanepidu i zamknąć budkę z kebabem, która była wspólnym interesem Paździocha i Boczka. W odcinku 463 Kiltuś Bajduś Ferdek odkrył, że dzieci świetnie czują się w jego towarzystwie. Wpadł więc na pomysł założenia w swoim domu przedszkola, aby go jeszcze lepiej poznały. Dzieci były zabawiane przez takie postacie jak Kazimierz Badura w przebraniu małpy. Jeżeli materiał Ci się spodobał, nie zapomnij go ocenić. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.